Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Jadzia Pichci, czyli Jadzia Pichci, Jadzia radzi, Jadzia nigdy cię nie zrazik. Ale dzisiaj nie o zrazikach. Dzisiaj będzie wyjątkowa potrawa. To będzie dzikie białko. I jak zawsze u mnie, zdrowo i sycąco. Lesio, pamiętaj, cyjanek w żywności powoduje tyło zgięcie tułowia. To nie ma żartów. No i pamiętajcie, to jest sezonowo, więc teraz to wybierajcie pory i nigdy nie wyrzucajcie tej zielonej części. Używajcie jak szczypiorko, posypujcie sałatki, pasty na kanapki. O. Cała żywność jest zatruta, nie ma nadziei, umrzemy wszyscy. No metale ciężkie, żrą te na łów i bydło i ludzie. Wiem. Trujące truskawki, rakotwórcze pomidory, pomarańcze na hormonach, banany na wirusach. Cicho! Zapytaj jej, może jest ratunek. A co się nie dogotuje? To się to wygląda. Wszyscy zginiemy! Ja przepraszam, stop, stop, dzień dobry. Wszyscy umrzemy. Popadamy jak te, no, jak muchy. Wszystko jest zatrute, wszędzie. Kamienie nam przyjdzie żreć, kamienie! Poczekaj, spokojnie. Co spokojnie, kobieto, czy ty rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Ja mówię o truciźnie, ołów, metale ciężkie, bakterie, tyło zgięcie tułowia. Tyło co? Spokojnie, ja rozumiem, może nie wszystko to, co w sklepie jest zdrowe, ale mamy alternatywy. Zdrowe przechowywanie, patrz, bez lajkry. O. Ale co mi pani tu z rajstopami pani wyjeżdża? Ja mówię o tym, że jest trucizna wszędzie, tu rajstopy mają pomóc? Spokojnie, wydech. Sezonowo? Lokalnie. A ty to kto? Ja? No? Debil. No zaciął się jełop jeden. No powiedz jej, powiedz, że z audiobooka. Lesio. Zawiesił się, powiedz, że od Chmielewskiej, kretynie. Od Chmielewskiej! Od Chmielewskiej. Od Chmielewskiej? No Karolaj, no tam na rogu jak zawsze, w tym barze, wiesz jak. Poczekaj. No jak to ja ta Chmielewska? Lesio od Chmielewskiej. Storytel, audiobook, dzikie białko, premiera. A od Chmielewskiej! No, tylko pamiętaj, to teraz to już jasne. Lesio! Dzikie białko, posłuchaj w Storytel. Lesio. Cześć, Lesio. A na premierę dzikiego białka zaprosiłam specjalnego gościa. Lesia od Chmielewskiej. Tej Chmielewskiej. Spróbuj. Spróbuj, Lesiu. Zobacz, co ugotowałam. Zasłona. A jak jest zasłona, to może być też firanka? Nie, rajstopa. A. No, dobra. No to teraz idziemy dalej z tym przepisem, bo kolejny krok w tej cudownej recepturze. Lesiu, odłóż ten nóż, mówiłam.